jesteśmy w Canmore, przyjechaliśmy przed chwilą. Właśnie sobie idziemy tutaj alejką. Zaciekawił nas pewien obiekt na tym oto budynku. Myślałam, że to jest taki po prostu zegar, żeby sprawdzić, która godzina, a okazało się, że to jest normalnie temperaturę pokazuje, termometr w kształcie zegara. Coś nowego, coś innego, fajne rozwiązanie, czyli pokazuje, że dzisiaj jest 10 stopni. Bardzo fajnie, przyjemnie. No, to idziemy sobie pozwiedzać miasto. Hejka. Jesteśmy nad rzeczką. Idziemy teraz właśnie nad jezioro Grassy Lake. Idziemy właśnie w kierunku jeziora Grassy. Jest to jakieś z godzinka drogi. Także wybraliśmy sobie szlak czerwony i właśnie idziemy. Stromo. Kawka, że się zdychała. Ciepło się zrobiło, ale idziemy dalej. Znajdujemy się teraz na szlaku Grassy Lakes, właściwie na podejściu na ten szlak. Cała podróż tutaj tym szlakiem będzie trwała gdzieś około 1,5 godziny. Tyle. Zaczynaliśmy naszą wędrówkę szlakiem dokładnie tutaj w tym miejscu, a przyszliśmy tam daleko z Canmore i szliśmy tym górnym szlakiem. I teraz jesteśmy tutaj i tu są te dwa jeziorka, a z powrotem mamy zamiar iść drugim szlakiem. No woda po prostu przeźroczysta, taka zielonka, taka no po prostu jakby zrobiona, nie? Komentarza. W oddali możecie zobaczyć miasteczko Canmore. Widoki są przepiękne. Jest tu też takie jeziorko. Tutaj po mojej lewej stronie jest wodospad. Fajnie wykorzystany dzień.